Wieś Ciosmy, położona wśród lasów biłgorajskich na Lubelszczyźnie, jest jedną z niewielu już w Polsce wsi, gdzie do dzisiaj chleb wypieka się w domu. W rodzinie Tutków, podobnie jak i u innych, chleb wypieczony w domu jest jednym z podstawowych składników codziennego pożywienia. Smak jego cenią sobie wszyscy domownicy, przedkładając go nad chleb kupowany w piekarni. Co 2 tygodnie piecze się 4 bochenki chleba, co zaspokaja potrzeby rodziny. Jeszcze w pierwszych latach powojennych przy wypieku chleba pomagał gospodarz, mieląc na stojących w sieni żarnach żyto na tak zwaną razówkę, to jest grubą mąkę, raz tylko mieloną między żarnowymi kamieniami. Wymagało to czasu i dużego wysiłku. Z mąki tej wypiekano czarny chleb, formując bochenki w glinianych miskach, po wyjęciu z których wsuwano go na drewnianej łopacie do czeluści pieca. Niekiedy dla poprawy aromatu i smaku chleba podkładano pod bochenki liście chrzanu lub kapusty. Od około 30 lat do wypieku chleba gospodyni używa żytniej mąki pytlowej, zmielonej w młynie, lub mąki kupowanej w miejscowym sklepie. Spowodowało to pewne zmiany w sposobie wypieku. Bochenki formuje się teraz w lekko wysmarowanych słoniną blaszanych foremkach, a chleb piecze się z niewielką domieszką drożdży. Jedynie wypiekane niekiedy dla dzieci placki, zwane podpłomykami, formowane są dawnym sposobem na łopacie. Z mąki pszennej piecze się chleb jedynie przed większymi świętami. Na wesela wypieka się jeszcze tradycyjne, ozdobne korowaje, ofiarowywane pannie młodej przez starościny. Obecnie coraz częściej zastępuje się je tortami zamawianymi w małomiasteczkowych piekarniach. Przy pieczeniu chleba do dzisiaj używa się wielu starych sprzętów i naczyń. Klepkowej dzieży do wyrabiania ciasta, żłobionej niecki, łubianego pudła na mąkę, włosianego sita, drewnianej łopaty do wkładania bochenków do pieca i kociuby, zwanej też ożogiem, do wygarniania popiołu z pieca chlebowego. Niektóre z tych sprzętów pełniły dawniej również funkcje obrzędowe i magiczne. Na dzieży sadzano pannę młodą w czasie oczepin, aby dobrze darzyło się jej w małżeństwie. Łopaty chlebowe wynoszono w czasie gradobicia na pole, wierząc, że zapobiegnie to dalszym opadom i zniszczeniu zasiewów. Na jeden wypiek zużywa się 5 garcy, to jest około 10 kg przesianej i oczyszczonej mąki. Czynnikiem powodującym rośnięcie i pulchnienie ciasta chlebowego jest zakwaska uzyskana ze skwaśniałego starego ciasta pozostałego w dzieży po poprzednim wypieku. Z tego powodu gospodyni nie myje nigdy dzieży, bo chleb nie chciałby później w niej wyrosnąć, lecz skrobie ją jedynie łyżką, pozostawiając na dnie nieco ciasta. Od czasu stosowania kupnej mąki pytlowej do zakwaski dodaje się trochę drożdży rozrobionych wodą, aby ciasto lepiej rosło. Po przygotowaniu rozczynu z mąki, wody i drożdży miesza się go drewnianą pałką i okrytą dzieżę odstawia w ciepłe miejsce koło pieca. Każdą wolną chwilę w przerwach przy wypieku chleba gospodyni skrzętnie wykorzystuje na codzienne czynności gospodarskie
i pracę przy chałupniczym wyrobie włosianki, co stanowi dodatkowy dochód rodziny. Nazajutrz rano, gdy rozczyn zaczyna już lekko fermentować, dodaje się resztę mąki, sól i wyrabia dokładnie rękami, pozostawiając jeszcze na kilka godzin ciasto do wyrośnięcia. Pod koniec wyrastania ciasta gospodyni przygotowuje piec do wypieku. Wnętrze pieca chlebowego wygrzewa się, paląc w nim szczapami drewna, a następnie wygarnia się dokładnie kociułą popiół i niespalone resztki pod blat kuchni. Temperaturę pieca reguluje się, odsuwając lub zamykając szyber. Czasem, gdy ciasto rośnie zbyt intensywnie, trzeba uważać, by nie wykipiało, a niekiedy tłoczyć je z powrotem rękami do dzieży. Jeszcze przed wygaśnięciem ognia w piecu chlebowym gospodyni wypieka dla dzieci podpłomyki,
formując je bezpośrednio na łopacie. Rozgrzane w międzyczasie przy piecu foremki do chleba smaruje się wewnątrz kawałkiem słoniny, aby ciasto nie przywierało do blachy. Ułożone na trzonie wygrzanego pieca bochenki chleba wypieka się około 1,5 godziny. Dzieżę oskrobuje się dokładnie łyżką. Nieco ciasta pozostawia się na dnie, tworząc zakwaskę konieczną do następnego wypieku.
Po upieczeniu bochenki wyjęte z foremek i ułożone na ławie smaruje się na wierzchu słoniną, aby skórka ładnie błyszczała i przykrywa dokładnie, by stygły powoli, gdyż inaczej chleb może popękać. Chleb przechowuje się w komorze obok innych produktów żywnościowych. Jeden bochenek zostaje zwykle w izbie, gdzie każdy z domowników czy gości może go wziąć na ile ma ochotę. W czasach, gdy na przednówku często nie starczało go dla wszystkich, chleb otaczany był powszechnym szacunkiem i stał się jednym z symboli gościnności i dostatku. Żywa jeszcze tradycja nakazuje wręczać go ceremonialnie gospodarzowi w czasie dożynek. Bochenkiem chleba witają rodzice powracających do domu od ślubu młodożeńców. Mówi o tym archaiczna, śpiewana do dziś jeszcze w ciosmach pieśń weselna. My stoimy pod niebem, my stoimy pod niebem, wychodźcie do nas chlebem, wynieście nam chleba dwoje, wynieście nam chleba dwoje, niech się dorobią oboje.